I tej broniły dobrze uzbrojone i uforsowane cztery niezależne forty, wchodzące w skład twierdzy Osowie, której umocnienia nie zostały zdobyte przez Niemców, nawet przy użyciu broni chemicznej podczas I wojny światowej. O twierdzy Osowiec może kiedyś zrobimy film. Powiem tyle, że bronili tam się Rosjanie podczas I wojny światowej i stąd są donosy o pierwszych żywych trupach zombie. Linia obrony liczyła łącznie 7 ciężkich schronów bojowych. Najwięcej bałaszczyzn znajdowały się w Kiełczyn-Kołodziei. Schrony w Wiźnie były jednokondygnacyjnymi obiektami żelbetowymi, przystosowanymi do prowadzenia ognia bocznego z ciężkich karabinów maszynowych, wyposażonymi w kopuły pancerne do prowadzenia ognia czołowego i obserwacji. Ta, bo my Polacy potrafimy, nawet Niemiec nam tego nie zniszczy. Obrona odcinka Wizna, pomimo wyraźnej dysproporcji sił, co do której świadomość mieli obrońcy, była istotna. Pozwoliła na zatrzymanie wojsk Guderiana na 2 dni, a w tym czasie powstała Armia Warszawa, złożona z niedobitków wojsk polskich, ściągających do obrony stolicy z różnych części kraju. Także wiele z polskich jednostek zyskało na czasie na wycofanie się w sposób uporządkowany do Rumunii. Wkrótce Guderian zajął Brześć, gdzie 22 września przejmował niemiecko-radziecką defiliadę. Upamiętnieniem tego zdarzenia jest skromna tablica, która postawiono po śmierci Władysława Raginisa. Pisze na niej: przechodniu, powiedz ojczyźnie, żeśmy walczyli do końca, spełniając swój obowiązek. Oprócz pomnika na górze Strękowej, w samej Wiźnie jest też pomnik poświęcony polskim obrońcom w 1939. Ponadto na pewno widzieliście piosenkę Sabotanu 40:1. Oprócz tego utworu powstał m.in. polski film dokumentalny, a do wspomnianego utworu zrobiono amatorsko wykonany teledysk. Dostępny jest także komiks poświęcony tej bitwie. Staty nie są tak bardzo dokładne. Większość polskich obrońców poległa w obronie. Nie wiadomo nic o jeńcach, reszta uciekła do Warszawy. Wspomóc jej obronę. Po stracie Niemców wiadomo tylko, że stracili 10 czołgów i kilka wozów bojowych. Jeśli film się spodobał, to koniecznie napisz, o jakiej bitwie nagrać kolejny filmik.